Serdecznie gratulujemy bardzo udanego debiutu zawodowego. Dziękuję. Nie masz długiej przygody ze sportami walki, właściwie walczyłeś tylko na zawodach amatorskich. No tak, tak, amatorskich. To była moja pierwsza walka wzięta wczoraj. No naprawdę imponujące zwycięstwo. Dziękuję jeszcze raz. Wielu zawodników, którzy debiutują w zawodowym ringu, który wiadomo wzbudza więcej emocji, zawsze się podpala, wychodzi zestresowanych, ty byłeś zupełnie spokojny. Tak, no i w miarę mi się udało opanować stres, dobra rozgrzewka i jakoś to zgryzłem po prostu. Jaki był plan, żeby skończyć pięściami? Znaczy ogólnie miało być ground and pound, czyli albo parter, albo gdzieś tam stójka ubić, tak? Ale nie szukałeś tego sprowadzenia do parteru? Nie. Uciekałem, bo jego trener się wywodzi z parteru, to więc też mógł być przygotowany na parter. Przeciwnik okopał ci troszkę nogi, prawda? No to wsadził dwa, ale w walce się tego nie czuję. Nie zrobiło tego wrażenia na tobie? Nie. Jakie teraz plany masz? Wrócić do domu i odpocząć chwilę. Będą kolejne występy zawodowe? Raczej tak. To mnie trochę nakręciło, tak? Chciałem już wcześniej wystartować, ale zawsze, bo to nieprzygotowany, bo to wziąłem tak bez namysłu i udało się. No, z tego się bardzo cieszę, jestem zadowolony. Powiedz jeszcze, z kim się przygotowywałeś do tej walki? W sumie teraz to taki byłem roztrenowany, nie byłem jakoś na mega treningach, tak? Jedynie to tylko stójkę, boks robiłem. Ale masz jakiegoś stałego trenera, z którym trenujesz? W Danówku trenuję boks, w Sochaczewie trenuję parter. Czyli MMA już całe, nie? No to będziemy śledzić twoją karierę i życzymy powodzenia dalej. Dziękuję.